Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem oczywiście Szymson i witam was na Palionowie. Słuchajcie, nie dzieje się dobrze, nie dzieje się dobrze. Lucyfer porwał Milki i bardzo mi się to nie podoba. Dlatego postanowiłem, że dzisiaj muszę zrobić akcję ratunkową. Akcję ratunkową, w której po prostu uratuję Milki tak jak należy, od razu, prawda, bez zastanowienia. Lecę tam w podróż, tak powiem, więc ja tak, biorę sobie stak chleba. Na pewno każdy z was podczas grania w swoją ulubioną grę nabrał ochotę na jakąś słodką przekąskę. Ja przyznam szczerze, że takich momentów mam naprawdę bardzo dużo. Pewnego słonecznego dnia, grając w moją ulubioną grę, postanowiłem wybrać się po trochę surowców. Ścinałem drzewo za drzewem i nagle poczułem głód. Gdzie jestem? W takiej sytuacji ratuje mnie Monte Snack, dzięki czemu każdą przerwę w mojej ulubionej grze mogę spędzić z moją ulubioną przekąską. Nie zastanawiałem się długo, tylko sięgnąłem do mojej kieszeni po słodką przekąskę. Ja zabieram Monte Snacka na każdą przygodę w Minecraft, bo czym by była wyprawa bez odpowiedniego wyposażenia? Dajcie znać, co jeszcze oprócz Monte Snacka powinno się znaleźć w ekwipunku gracza, a ja lecę grać dalej. Musimy zrobić sobie podstawowe narzędzia jakieś, bo ja totalnie nie mam nic swojego z takich cennych rzeczy, więc po prostu musimy to zrobić. Przyszedłem tutaj do tej mojej chaty, bo to są jakiekolwiek rzeczy, więc musimy zrobić przede wszystkim diamentowe jakieś narzędzia, a najlepiej netherite'owe. Ja tutaj mam tą swoją tajną skrzynkę taką, tu klikamy, o dobra, otwórzmy ją. I teraz tak, no tak mi to wystarczy, to mi też wystarczy, dobra, robimy, jest tu crafting i robimy tak. Najpierw mam już netherite'ową zbroję prawie całą, potrzebujemy tylko hełm, więc robimy sobie hełm oczywiście. Potrzebujemy tak, kill off, ten tutaj, prawda, taki sympatyczny. Potrzebujemy siekierę i potrzebujemy miecz, to są takie trzy rzeczy, które nam będą najbardziej potrzebne. Bierzemy to w ten sposób, możemy zrobić tak nawet. Czy coś mi się jeszcze przyda z takiego, z diamentowych rzeczy? Mamy dwa patyki, no to już zrobię tą łopatę też na wszelki wypadek. A niech będzie, niech będzie łopata. I teraz musimy to jeszcze ulepszyć. Dobra, więc ulepszamy to, więc robimy tu ulepszone, 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 ulepszone i jeszcze hełm, ulepszony. Dobra, no i git, i mamy to wszystko, co nam było tak naprawdę najbardziej potrzebne. Odkładamy ten netherite cały, mamy od razu narzędzia, patrzcie jaki level up. Już jestem tak bogaty w tym Minecrafcie, że w sekundę jestem, prawda, zrobiony na maksa. Jedyne co, to przydałoby się to jakoś ulepszyć, ale mam trzeci level, więc możemy ewentualnie miecz spróbować ulepszyć. Się tam nie uda. Sharpness 1, no lepsze to niż nic, nie? Ale dobra, znajdźmy może jakiś lapis. A, tu mam lapis, dobra, już sobie przypomniałem, gdzie ja go mam. Tu na górze, tu jest lapis, dobra. Ulepszmy to, chociażby. A ja nie mam piątego poziomu, dobra, co ja gadam w ogóle? Czyli nic nie ulepszę, trzeba mieć minimum piąty, żeby cokolwiek tutaj, że tak powiem, poddymić. No to jednak nie, widzę, jednak musimy walczyć z czystymi narzędziami, totalnie nieulepszonymi. Czyli ja jestem przygotowany na tą walkę, ja tutaj mam jakieś. To są wszystkie prezenty od Milki, które dostałem kiedykolwiek. Więc może tutaj, może tego nie będę, niekoniecznie to będę jadł. Ale możemy sprawdzić, czy ja tu nie mam jakiegoś. Mam złote jabłka, oczywiście, że mam. 34 ze sobą bierzemy. To nam powinno wystarczyć, dobra, czy ja mam wszystko, co mi będzie potrzebne do takiej walki? Bo już się, szczerze mówiąc, gubię, wezmę sobie łódki dwie. Bo możliwe, że będziemy musieli gdzieś płynąć. Będziemy potrzebować jeszcze. Co by nam się przydało jeszcze? Podki by nam się przydały, ej, na niewidzialność podka by nam się przydała. Dobra, ja wiem gdzie jest, jest w tym, w moim laboratorium. Więc lecimy szybko do laboratorium jeszcze, żeby zobaczyć sobie, czy tam przypadkiem czegoś nie ma. Tu tą kolejką szybko sobie machnę drogę. Bo to jest najszybciej na świecie. I tak, czy to jest wszystko, co ja potrzebuję do takiej walki? Coś jeszcze się może przydać? Wiadro mamy, wszystko co potrzebne chyba mamy, tak mi się wydaje. Ej, dlaczego nie mogę sprintować? Co jest grane? Ej, jakoś. Co jest? Dobra, chyba, nie wiem, coś mi się zepsuło na chwilę, nie mogłem, jak klikałem control, to się, że tak powiem, nie przyspiesza. Dobra, mamy dwie płyty na niewidzialność, weaknessa, czy chcemy, no do picia raczej nie, na regenerację możemy sobie zabrać takie poty, coś tego typu. Dobra, to jest gi, dobra, wracajmy z powrotem na chatę do siebie i ogarnijmy, czy wszystko mamy, bo wydaje mi się, że to, co już mamy, to jest naprawdę dobry, że tak powiem, asortyment. Jeszcze przydałyby się perły, jakby chciał gdzieś się strzelić, bo tam, jak wiecie, mi się przydała raz perła, więc w sumie perły byłyby gitem mocnym. Dobra, to czekajcie, spróbujmy znaleźć jeszcze tutaj jakieś perełki. Czy ja mam w ogóle perły? Tak szczerze mówiąc, wątpię szczerze, że ja mam jakiekolwiek perły, bo tak niespecjalnie walczę z tymi, jak to się nazywa, z endermanami. Nie, no na bank nie będę miał. Ja elytry w ogóle nie mam. Ja nie mogę, ja nie mam elytry w ogóle, bo straciłem ją, Lucyfer mi ją zabrał. Ja nie mam w ogóle, o nie, to jest tragedia. Dobra, może przejdę się do bzyka, może on będzie miał i zobaczymy, czy przypadkiem on nie ma. Dobra, idziemy. Co się dzieje? Halo! Halo, Szczypson! Co ty tu robisz? Szczypson, w końcu, ja nie mogę! Jesteś, ale... jak ja się ze sobą stęskniłam! Gdzie ty? Czekaj, ja gdzie ty byłaś? Czekaj, no chodź, chodź! W więzieniu!
Gdzie w więzieniu? Gdzie w więzieniu byłaś? W więzieniu u Lucyfera. No to jednak to była prawda, co ty tu robisz? Patrz, bo ja no, tu u ciebie, patrz. Uwolnił mnie. Co? Co? On no, cię uwolnił? Nie, Lucyfer, no tak. Dobra, to jest jakiś prank nieśmieszny. Nie no, serio. Patrz tą książkę, ty to napisałeś, prawda? To jest troll po prostu. Nie, co to jest, czekaj. Witaj, szczyt, widzę, troll. Żebyś... Okej, okay, widzę. Może... Nie no, to nie jest troll, no mówię ci. Dobrze, widzowie, zostaliśmy strollowani przez Milki. No nie, ale serio. No jak Lucyfer mógłby cię dzisiaj... wypuścić? Mnie więził, ja musiałem od niego uciec, a ciebie tak o wypuścił? Ale skąd nam wiedzieć? On mnie po prostu wypuścił. I tyle. Nie wierzę ci. No, coś, patrz, coś mi tu śmierdzi. No ale dlaczego? Ale ja Lucyfer, rozumiem, Lucyfer, no. Który mnie uwięził, zostawił tutaj informację, że jesteś uwięziony, że mam po ciebie przyjść i teraz tak, o, ja już się szykuję, jestem, patrz, cały uzbrojony i ja wychodzę z domu i nagle patrzę, a ty tu sobie biegniesz. No kurde, no ja dosłownie teraz przyszłam, sięgam, dosłownie teraz przyszłam do domu. No, dwie sekundy temu. Coś mi tu śmierdzi. Masz elytrę? No, to nie są moje stopy na pewno. Mam, a co? Nie mam, bo mi Lucyfer zabrał. To byśmy się mogli kłócić. No dobra. Czekaj. Nie masz nic totalnie? Nie, nie mam. Nie mam, no nie. Bo mi zabrał, albo mam gdzieś, może mam, ale nie, nie wiem, nie widzę. No dobra, ale to czekaj, no to dobra, no załóżmy, że ci wierzę, nie? Że faktycznie cię Lucyfer wypuścił. To dlaczego cię wypuścił? No. Jaki jest powód tego? Ale skąd mam wiedzieć? Ja z nim rozmawiałam. Ja po prostu... Wczoraj było tak, że ja po prostu sobie chciałam uciec z tego więzienia, co nie? Bo sobie wyszłam. No i nagle było ciach i słyszałam go i w ogóle pierwszy raz go wczoraj usłyszałam i trochę to było straszne. No, w każdym razie... Potem nic nie pamiętam, no i obudziłam się w ogóle 1500 kratek stąd. I musiałam tutaj iść na nogach, rozumiesz to? I kurde, umarłam jeszcze po drodze. Dobra, czyli czekaj, podnieś pelerynę. Ja nie, nie widzę, żebyś miał zaplantowaną żadną bombę znowu. No bo to jest mocno podejrzane, wiesz, że on cię tak po prostu wypuścił. Tu jest jakiś podstęp w tym, ja czuję. Ja wiem, że to jest podejrzane, no ale nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale to czekaj, to jak wygląda sytuacja? Czekaj, byłaś na... w tym jego więzieniu. No tak, bo ja ciebie próbowałam znaleźć. No i ogólnie znalazłam tam, gdzie jesteś uwięziony, no ale potem jakby jak wróciłam, jak już wiedziałam, jak cię wypuścić i w ogóle jak cię uwolnić, no to Lucyfer mnie porwał wtedy właśnie. No i ja się obudziłam w więzieniu. Jakimś w ogóle w piekle. W jakimś zamku. O, w zamku, to był zamek. Tak mi się przypomniało właśnie. Co? Jaki zamek? Był zamek jakiś, no. Chcesz mi powiedzieć, że Lucyfer ma swój zamek w piekle? No tak, bo ja tam byłam. I on potem mnie znowu, jak ja wyszłam, ja no sobie nie mam 4 kratki od portalu, to był znowu ciach i obudziłam się tutaj. Nie wiem, czemu ci nie wierzę. No ale no mówię ci, no bo to brzmi jak w zmyślanach. Dobra, czekaj. Przejdźmy po kolei przejdźmy przez ten tok myślowy. Poszłaś, gdzie poszłaś? Stąd. Byłaś tu. Co? Gdzie poszłaś? Tam. Nie, tam. Tam była taka kopuła nederowa. Okej. Okay. Ja tam no byłem uwięziony, no. Tak, jakby ja w ogóle nie mogłam na początku nic tam niszczyć. Musiałam zrobić netherite'owe rzeczy, żeby to móc zniszczyć. Okej. Okay. Nie wiem, o co chodziło za bardzo. Okej. No i potem ja w końcu chciałam tam pójść, ale wiesz, no nie byłam uzbrojona i ciebie też nie było na serwerze, to było bez sensu, więc wróciłam tutaj do domu. Jak tutaj wróciłam do sobie w tym miejscu, no to... Nic nie pamiętam już potem, no nie? Ja po prostu po tym jakby usłyszałam jakieś dziwne dźwięki i się obudziłam w piekle, w tym zamku od Lucyfera całym. No, i gdzie poszłaś dalej? I potem dalej? Jak byłam... No i potem próbowałam wydostać się i zabijałam golemy i w ogóle niszczyłam ręką kraty. I potem wydostałam się w końcu. Zwiedziłam plus minus ten zamek, ale tak tylko obeszłam, bo nie miałam czasu, bo się bałam, że wiesz, no, że nie ucieknę po prostu. Mhm. Więc nie miałam na to czasu. No i potem... Był taki długi most, ja na tym moście były tabliczki i coś tam, że no myślisz, że jesteś głupi, bleble, nie uciekniesz i tak dalej. No i potem już byłam obok portalu, ja chciałam przejść w niego, no ale nagle wyciszyłem się, głos Lucyfera, ja się zacząłem śmiać i coś tam. Wyciszyłem się? No nie wiem, już nie pamiętam, bo kurde, ma naprawdę ciekawe sny. I potem wstałam i byłam w takiej dziurze i tak gdzieś lawa się w ogóle wylała i tak dalej, i tam było na minus 1400 chyba kordy, jakoś tak. No. Okej. Okay. I to jest cała historia. A mi ostatnio śniło się... No! No nie no, no Emilia, no brzmi to jak totalnie jak bajka no, jakaś. No kurde, no, ja ci, no ale to jest moja wina, no kurde, gościu miałeś do czynienia ze wróżką, a myślisz, że to jest bajka. Jeszcze no dobra, dobra, jest to dobry argument, dobra. No dobra, czyli Lucyfer cię porwał, byłeś w jakimś zamku w piekle, tam wydostałaś się z tego zamku, przeszłaś przez długi most, tam cię na moście zaatakował Lucyfer i obudziłaś się tu, w sensie gdzieś tu na świecie, przyszłaś sobie na palionowo i spotkałaś mnie. Mhm, dokładnie. O to mi chodzi, tak było. Okej.
No. Nie kłamię. Okej, okay, no dobra, no to dalej zastanawiam się, gdzie jest podstęp, nie? Dlaczego Lucyfer pozwolił ci wrócić tako bez powodu i zostawił tą książkę tutaj, o której ty nie masz zielonego pojęcia, o co w niej chodzi. Zostawił informację: witaj szybko, widzę, że wróciłeś do domu, szukasz Milki, szukaj dalej, może gdzieś tam siedzi. Żartowałem, Milki jest teraz u mnie i bawi się świetnie, gdybyś nie uciekł, to spotkalibyście się bardzo szybko. No ale trudno, wiesz, gdzie mnie szukać, więc wróć po Milki, bo jej czas się kończy. I powiedział, że twój czas się kończy, po czym tako totalnie nie wiedzieć dlaczego. Wypuszcza cię z tego więzienia, ty wracasz z powrotem do domu, a ja jak już tam miałem iść, nie zdążyłem nawet wyjść, więc co? Czy my w tym momencie pokrzyżowaliśmy jego plany, że ja nie wróciłem do niego, a ty wróciłaś na Palionowo, czyli my wygraliśmy, on totalnie przegrał? Czy jest w tym wszystkim jakiś podstęp i ty nie bez powodu wróciłaś tutaj? No szczerze? Szczerze, jakby tu teraz wszystko wybuchło, to bym się nie zdziwił. No XD, no przecież nie będę tutaj nic wybuchać. Nie mówię, że ty. Że wiesz, że nie wiem, że jakąś no, minę ci załadował w nogę, nie? Nie, i zaraz rozsadzi tu wszystko. Nie mam chyba, czekaj. No bo mam, wiesz, coś, mocno... Mam coś na stopie? Grzyba. Serio, Szybson? O kurde, no nie mogłem ominąć tego żartu, no po prostu trafiła się okazja niepowtarzalna, jedna na milion. Ej, to się wtedy przejść! Wow, dobra, nieważne, no w każdym razie, no nic tam nie masz, nie? No nie mam, no. Poza grzybem. No i, no to nie wiem, no to, kurczę, no nie wiem, dla mnie to jest mocno podejrzana sytuacja, szczerze ci przyznam. I nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze. Oj, nie wygląda. No wiem. Dobra, ale to czekaj, to... jaki plan teraz? To czekaj, bo ja w tym momencie jestem pogubiony. Ja w ogóle, wiesz, co się dzieje na Palionowie? Patrz, widzisz tą wieżę wysoką czerwoną? Ja już to widziałam, że to są jakieś dziwne cyrki. I co, i tak nie zainteresowałaś się tym w ogóle? No, zainteresowałam, ale co mam zrobić, no? Ja już to widziałam. Tam też cały domek Paliona i Palionki się zmienił, no na taki... wiem, i jeszcze Dave'a jest jakiś trochę nederowy. A widziałeś, co się stało z Jetowicami w ogóle? Tak, są całe czerwone. No i o co tu chodzi? Nie byłem uwięziony, ty w tym czasie tutaj byłaś, no to powinnaś wiedzieć. No, wy nie wiecie, co nie się dzieje? Ja cię szukałam. A gdzie są wszyscy? Nie wiem, ja nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje w ogóle. Ja byłam stale uwięziona teraz, skąd mam wiedzieć? Na początku cię szukałam, a potem tak, byłam uwięziona. Właśnie. Kobiety no. Właśnie. Paznokcie, pani... Coś tam, jakieś te masaże inne takie. O Bożym świecie nic nie wie. I tyle. No to nie wiem, widzowie, dajcie znać, co tu się dzieje, bo ja jestem totalnym w szoku. Jeszcze nie miałem a to w ogóle ta chmura taka, co jest nad tą wieżą? O co chodzi z tym? A tego nie widziałam. Nie wiem, o co chodzi. Ja tam nawet nie jestem w stanie się dostać, bo elytry nie mam. Ja muszę zdobyć elytry jakoś. Ja muszę się spotkać z Bzykiem, on miał kilka elytr. On może coś odpali. Dobra, widzowie, nie wiem. Ja jestem pogubiony mega i nie wiem, o co tutaj totalnie chodzi. Dajcie znać w komentarzach, bo ja mam wrażenie, że przespaliśmy z kilka lat tutaj, naprawdę. Bo tu się tyle wydarzyło w tym czasie, co mnie nie było, a nie było mnie z kilka dni, że ja nie wiem, co się dzieje totalnie. Więc dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie i o co tutaj chodzi. Wytłumaczcie nam to, a my kończymy odcinek i widzimy się następnym. Pozdro! Elo!